I teraz przekładamy do miski, w której będzie sobie to ciacho leżakowało przez te co najmniej 3 tygodnie, a najlepiej jakby zrobić już teraz i dopiero chwilę przed Bożym Narodzeniem zacząć piec te wszystkie łakocie. Także przerzucamy. Zanim przejdziemy do przepisu, coś Wam opowiem. Piernik staropolski to jeden z najbardziej tradycyjnych wypieków w Polsce. Jest ściśle związany z okresem Bożego Narodzenia. Jego historia sięga średniowiecza, kiedy pierniki zaczęły pojawiać się na stołach europejskich. Nazwa piernik wywodzi się od słowa pierny, co oznaczało dawniej pieprzny, nawiązując do intensywnych przypraw, które były wykorzystywane do jego przygotowania. Początki piernika sięgają XIII wieku, a szczególnie mocno zakorzenił się w miastach takich jak Toruń, który szybko stał się europejską stolicą pierników. Przepis na piernik opierał się na miodzie, mące oraz przyprawach korzennych takich jak goździki, cynamon, kardamon i gałka muszkatołowa. Wszystkie te składniki były drogocenne i trudne do zdobycia, co czyniły piernik luksusowym przysmakiem. Piernik w polskiej tradycji był symbolem dobrobytu i ciepła rodzinnego. Często pojawiał się na wigilijnych stołach jako jedno z dań obok makowca czy kuti. Również dziś pieczenie piernika staropolskiego stało się częścią świątecznych rytuałów. To moment, który łączy pokolenia, gdyż receptura i sposób przygotowania są często przekazywane pokolenia na pokolenie. A teraz już wracajmy do mojej kuchni i zróbmy właśnie to ciasto. Już za kilka tygodni, moi drodzy, mamy święta. Jest to idealna pora, żeby nastawić piernik. Piernik staropolski, który dojrzewa, który potrzebuje chłodu i długiego czasu właśnie dojrzewania. Myślę, że najlepiej zrobić to 6-7 tygodni przed świętami. W ostateczności 3 tygodnie przed świętami jeszcze możecie powalczyć z tym piernikiem i wtedy będziecie mieli równie dobre ciasto i ciasteczka właśnie na zbliżające się święta. W tym odcinku pokażę Wam nieco z historii piernika, ale też pokażę Wam przepis na samo ciasto, jak je zarobić, co tam dodać, żeby wszystko grało i było w porządku. A w kolejnych odcinkach już w grudniu pokażę Wam, jak zrobić ciasto piernik z tego właśnie piernika oraz małe pierniczki. Także już teraz zostawcie łapkę w górę, klikajcie dzwoneczek oraz subskrypcję, żeby tego nie pominąć, żeby Wam to nie uciekło. Wszystkie składniki znajdziecie w opisie tego filmu. I pamiętajcie, że w grudniu filmy codziennie o godzinie 18. Przynajmniej mam taką nadzieję, że to wyjdzie. Także do roboty. Przepis, moi drodzy, rozpoczynamy oczywiście od przygotowania takiego zaczynu do całego ciasta. Potrzebować będziemy oczywiście miód. Miód wielokwiatowy, miód lipowy. Oczywiście naturalny, prawdziwy, niesztuczny. Gramów 400. Wlewamy na patelnię. Wszystko to podgrzejemy. Następnie do tego kostka masła, czyli 200 gramów, teraz zmniejszyli, także 200 gramów. I do tego szklanka cukru, mówię tutaj o szklance takiej 250 ml standardowej, wsypujemy. I teraz nie pozostaje nic innego, jak włączyć płomień pod patelnią i wszystko dokładnie ze sobą połączyć, rozpuści się masło, cukier, połączy z miodem i dopiero wtedy będziemy mieli bazę pod nasze ciasto. Oczywiście po rozpuszczeniu musimy całość wystudzić. Całość jest już rozpuszczona. Spójrzcie tylko, jak to przepięknie wygląda. Fajny, taki miodowy właśnie kolorek całość złapało. Nie są wyczuwalne żadne grudki cukru, tak więc jest to idealny poziom rozpuszczenia, które nas satysfakcjonuje. I teraz, póki to jest jeszcze ciepłe, na wyłączonym gazie dosypuję dużo, naprawdę dużo przyprawy do piernika. Teraz, bez wiele przepisów, ale uważam i zawsze tak robię, że jeżeli dodamy tutaj przyprawy do ciepłej masy i dobrze je rozpuścimy, one nabiorą jeszcze większej mocy, tak więc to się ceni w pierniku, o to właśnie chodzi, żeby on naprawdę był taki bardzo mocno konkretny, po prostu pachniał tymi wszystkimi przyprawami, cynamonem, goździkami, anyżem, etc. Także rozmieszamy to wszystko, połączymy, za chwilę wezmę rózgę, żeby lepiej nam się to wszystko połączyło i wystawiam na dwór do wystygnięcia. Masę przelewam do szklanej miski, w której będę wszystko mieszał.
Pamiętajcie, żeby całość dokładnie zebrać z patelni. Nic nie może się zmarnować. To jest za dobre. Do środka dodaję 3 łyżeczki sody oczyszczonej, 1 łyżeczkę soli oraz pół szklanki mleka. Mieszamy. Następnie do środka dodajemy 3 jajka. Wąchamy, czy nie są zepsute, żeby nam tutaj nie zrobiły psikusa. Ponownie mieszamy. To jest też moment, gdzie można dodać garść posiekanych orzechów włoskich czy skórkę pomarańczową. Ja tego nie robię. Będzie to taka klasyczna baza, klasyczna podstawa do wykonania za 6 tygodni już, 5-6 tygodni pierniczków oraz piernika staropolskiego. I następnie ostatni składnik, czyli mąka pszenna, zwykła taka typ 450. Cały kilogram będzie nam tutaj potrzebny, żeby łatwiej się wszystko wymieszało. Dodaję taki kilogram na 3-4 razy. Oczywiście całość przesiewamy, żeby mąka była napowietrzona. Także po kolei, chwilę to nam zajmie, wszystko mieszamy. Ciasto wyrobione, spójrzcie jak tylko wygląda. Chodzi mi o taką właśnie konsystencję, żeby uzyskać. To nie ma być leiste, to nie ma być zbyt stałe. To ma się tak ciągnąć, pachnieć przede wszystkim przyprawami korzennymi. O to właśnie chodzi. I teraz przekładamy do miski, w której będzie sobie to ciacho leżakowało przez te co najmniej 3 tygodnie. Najlepiej jakby zrobić już teraz i dopiero chwilę przed Bożym Narodzeniem zacząć piec te wszystkie łakocie. Także przerzucamy, wyskrobujemy michę dokładnie. I tak to, moi drodzy, się prezentuje. Przykryję całość jeszcze folią, żeby nie utworzył się tutaj kożuch. Przepięknie wygląda, niesamowicie pachnie, smakuje też już bardzo, bardzo dobrze. Uwielbiam surowe ciasto. Nie wiem jak wy, ślinka mi już leci. Uwielbiam święta, uwielbiam przygotowywać dla was potrawy świąteczne. I nie tylko świąteczne. Pamiętajcie, że w grudniu filmy codziennie o godzinie 18:00. Także zapraszam serdecznie do subskrypcji, zostawienia dzwoneczka, wpadnięcia na Instagram, TikTok i tak dalej. Wszędzie mnie znajdziecie, wystarczy, że piszecie moje imię i nazwisko, czyli Mikołaj Drożdżyński. A teraz życzę wesołych, zdrowych, spokojnych świąt i już teraz też zapraszam na odcinek z dalszą częścią tego przepisu, czyli z przygotowaniem, moi drodzy, piernika staropolskiego oraz pierniczków, bo część przeznaczę na jedno, a część na drugie. Cześć, trzymajcie się.